Siemano, siemaneczko, z tej strony Klocki i zapraszam na kolejną mroczną przygodę z King Arthur Legion 9. W poprzednim filmie ukończyliśmy misję Kolonia, do tego zdobyliśmy nową bohaterkę oraz mamy nowa Roma, czyli nowy Rzym. Teraz możemy tutaj budować, pokazywałem to pod koniec poprzedniego filmu, zaraz się tym wszystkim zajmiemy, ale na początek. Tabela moralności. Ponieważ zdobyliśmy nowy punkt człowieczeństwa, więc mamy już dwa i odblokowany jest nowy dekret. Zwrot plus 100% do zasobów budowlanych zbieranych podczas następnej misji. To dostaliśmy. Do tego nowa bohaterka. Tak więc Albina była niegdyś rzymską westalką. Po jej śmierci pani jeziora sprowadziła Flaminę do Avalonu, by została tam kapłanką tej bogini. Pani jeziora stworzyła Avalon, by służył za schronienie w zaświatach. Zazwyczaj zapraszała tam rycerzy króla Artura z Brytanii, lecz czasem wpuszczała także innych ludzi, których uznała za godnych tego zaszczytu. Albina zajmowała się boskim ogniem, który wezwał do tego świata wybitnych Rzymian, dzięki czemu w Avalonie pojawiła się prosperująca rzymska kolonia. Niestety na magicznej wyspie doszło do katastrofy, przez którą pani jeziora zginęła, a wszystko inne zostało zniszczone. Potężne zaklęcie umożliwiło Flaminie ucieczkę, lecz musiała za to słono zapłacić. Witamy w naszej drużynie. Dobra, to teraz budowanko. Mamy 100-800 budowania. Tutaj widziałem, mamy, o właśnie, plus 5% do stałej witalności za każdego obcego i przyszłego bohatera. No zwiększenie witalności to jest podstawa. Myślę, że od tego będziemy musieli zacząć. Jakie są jeszcze te pierwsze ruchy? Koszt aktywacji dekretów spada o 10%. One są ogólnie, jak widać, drogie. Więc dopóki nie obniżymy cen, nie będę chyba ich używał. Nie, kowal to w ogóle całkiem na razie odpada. Plus 10% do stałej odporności na osłabienia umysłowe za każdego obcego i przyszłego bohatera. Też spoko. Ale chyba jednak ta witalność, nie? To było? Chyba jednak ta witalność, to w ogóle z tym, z tą wieżą wiedzy. To chyba na sam koniec. Chyba na sam koniec. O, ale używanie eliksirów podczas potyczek nie kosztuje punktów akcji, to jest spoko. Tylko nie wiem, czy będziemy stać w ogóle na eliksiry. Na początek, tak jak mówiłem, uczeń zielarza. 500 złota, 500 zasobów budowlanych. Tyk, ulepszonko zrobione. Już tylko 300 zasobów budowlanych, więc jak budować, to tylko za gotówkę. Co tu mamy? Plus 10% do stałej odporności na osłabienia fizyczne u każdego obcego i przyszłego bohatera. Ja myślę, że w to lecimy. Tyk. No i więcej nic nie kupię. Tak więc dorzucimy sobie te tytuły. Zaczniemy od pierwszego. Mistrz siły woli. Bohater zyskuje 25% odporności na osłabienia umysłowe. Czyli najlepiej, żeby to był jakiś mag w wieży wiedzy. No to ona jest tyk. Ma tytuł. Teraz rada wojenna. W ogóle tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć tytułów, a czterech bohaterów, więc jeden będzie nieobsadzony. No to jest jeden do ruchu. Jeden do ruchu się na pewno przyda naszemu głównemu bohaterowi, myślę. Jeszcze zobaczę inne, jakie są. Tu mamy 10% do uniku. Ok. Tu bohater zyskuje dodatkowy pancerz co 5 poziomów. Nie wiem, jak szybko te 5 poziomów będzie skakiwało, ale to jest spoko na tanka. Dam chyba to plutoniuszowi. No dobra, ty trzymaj to. Ten tytuł. A tu mamy mistrz walki. Bohater zyskuje jeden punkt obrażeń co 5 poziomów. To może nasz główny będzie się wzmacniał. No i mam nieobsadzone co? Tutaj, strażnik wieży. Do uniku, no niestety. Dobra. Możemy aktywować unikalne umiejętności. Czyli co sobie aktywujemy? Zachowanie zostaje zastąpione u każdego bohatera pędem, który zapewnia 3 punkty akcji. No tak, tylko że później... A, i nie możemy zachowywać 3 punktów akcji. Tylko że później, w następnej turze, tracimy 3 punkty akcji. To jest ten pęd jest spoko na ostatnią turę, że wiem, że ich wykończę. Podstawowe ataki bohaterów podpalają przeciwników na czas 2 tur. Plus 20% do obrażeń od podpalenia. Jeśli bohater zakończy turę w promieniu 2 pól, nie będzie podpalony jednostek, zostanie zamrożony.
dwóch pól nie będzie podpalonych jednostek? Aha, to mój bohater będzie zamrożony, muszą być podpaleni. Blisko. To jest ryzykowne w ogóle, nie? Ej, dobra, polecimy sobie na razie z tym pędem. Bo to można aktywować i zdjąć, i założyć coś innego. Więc na razie polecimy z tym, będziemy kombinować i sprawdzać, co się lepiej sprawdzi. Na razie polecimy z Lar Umbra. Pieniążków już nie ma. Może coś za 500 jeszcze znajdziemy. Może coś za 500? Ale to budowlanych tylko. Nie, nic nie kupię, nie ma co się oszukiwać. Mamy dekrecik. Za darmożkę, zwrot. 100% do zasobów budowlanych zebranych podczas następnej misji. Tylko, że dekret mogę jeden na 5 misji zrobić, więc wolę odpuścić, ponieważ w następnej misji nie zdobędziemy. Nie mamy tam dodatkowej nagrody w zasobach. Poczekamy z tym. Eliksiry by się przydały. Na początek to może przygotujmy naszą ekipę po kolei. Jeżeli chodzi o bronię, ty masz 7.11, tutaj 7.13 wleciała. Plus 3 do przeszycia pancerza i plus 2 punkty maksymalnych obrażeń od broni. A tu do krwawienia tylko jeden. Oczywiście, to jest lepsza. Zamieniamy. Zbroja. Ta jest gorsza. I ta też jest gorsza. Minus 8. No to 8 to jest za dużo. Za duża różnica. Nawet jakby miał jakieś fajne bonusy. Ale nie ma jakichś super. Ohoho, tu powlatywało. To jest tylko dla trybuna. No to... może wymienimy, to jest 14, przeszycie pancerza i w plecy. Do krwawienia i czas trwania krwawienia. No jakbym musiał go zrobić na krwawienie. Plus 1 do długości palisady. Palisady, jak ja jeszcze nie mam takiej umiejętności. Dobra, idę w to krwawienie. Bo to tak to cios w plecy i przeszycie pancerza. Nie, lecę w krwawienie. A jeżeli chodzi o tą błyskotkę, 8-12... 8 witalności, a tutaj brak witalności, minus 8. Tylko tu jest jeden do krwawienia, odbija 3 punkty obrażeń do atakujących wręcz, to jest spoko. Plus 2 punkty obrażeń podczas pierwszej potyczki po odpoczynku i niezniszczalny pancerz, jeżeli przeciwnik ma przewagę. A tu do zatrucia, nie no, to jest lepsze. Pyk. Mam eliksiry? Brak, trzeba będzie kupić. Trzeba będzie kupić. No i mamy 2 punkty umiejętności. To już jest na maksa. To tylko powoduje odrzucenie. No jest ta palisada, nie? Tworzy palisadę na czas 3 tur. 2 palisady. Palisady liczą się jako pełna osłona i mają 50% witalności bohatera. Ta palisada może być ciekawa. Terror. Każdy przeciwnik w promieniu 2 pól zaczyna swoją kolejną turę z minus 2 punkty akcji. Odporność to jest spoko. Ten terror jest fajny. Natychmiast zabija wroga z witalnością o poziomie niższym niż 40%. Takie dobicie wroga, ej. Podoba mi się to. Na trudniejszych przeciwników będzie spoko. Pewnie będzie później możliwość resetowania wszystkich umiejętności. Więc ten terror mi się podoba. Bardzo. Dobijanko takie. No, to się nie będzie sprawdzać w misji, gdzie będzie dużo słabych jednostek. Ale na pewno będą mieszane misje. No są fajne, fajne te umiejętności, a zbyt mało punktów mamy doświadczenia. Ta palisada jest naprawdę spoko. Zadają atakującym wręcz wrogom 20% obrażeń od broni. Dobra, ja będę starał się na razie wykorzystywać teren, więc lecę w tą egzekucję chyba. No nie, efekt krwawienia wywołują o 50% więcej punktów obrażeń od broni. Ale ty teraz nawet nie mam broni od krwawienia teraz, tylko to. No i umiejętność. Ataki bohatera wywołują krwawienie na czas 3 tur. No to lecimy w krwawienie, dodatkowe krwawienie, pyk. Dobra, on jest ubrany, zaraz trzeba będzie mu eliksiry dodać. Teraz ty, jeżeli chodzi o świecidełka, ty nie masz żadnych... pierwszy punkt umiejętności. Tutaj dodaliśmy ten łańcuch piekielny, jest spoko. Co my możemy? Możemy go skrócić. Czas trwania piekielnego łańcucha wydłuża się o jedną turę, a tu łączy bardziej oddalonych od ciebie wrogów. Jedno i drugie mi się podoba. Jedziemy pierw to, a to i to lecimy. Fajne to jest.
2 punkty obrażeń od zatrucia. Inaczej, od broni zaczniemy. Ta jest Ancili Sili powalonym. Nadzór. Nazwór pozwala atakować dodatkową jednostkę. I 3 punkty od nadzoru. Ej, to jest dobre. Jeden do ataku więcej. Biorę to. Otrzymujesz 2 punkty obrażeń przez 2 tury za każde zabójstwo. Fajne to jest. Pancerz. Minus 7. Plus 1. To ten minus 7 odpada, ale ten plus 1. Witalność ta sama. Tu osłonę. Odzyskujesz 3 punkty. Nie no, lepsze jest. I jeszcze raz na turę otrzymujesz 3 punkty ruchu na jedną turę po trafieniu przez przeciwnika. Pyk. Zamianka. No i świecidełka. Tu w ogóle mamy pierścień patrona. Jeden do wyrażonego w polach zasięgu aury blokowania? I to samo w szyku żółwiego? Nie wiem jeszcze o co chodzi. Nie mam takich rzeczy. Ale 4 do pancerza. No ubierz to tak czy siak. Porównajmy te 2. Nie no, wolę 8 do witalności. Niż wtedy zatrucie niepotrzebne jest. Next. To był nasz czarodziej. Czekajcie, bo to jest w tym samym miejscu. Ty tego nie zakładasz. Ty założysz właśnie ten pierścień. Tu będzie miał pusty slot. Nie mam dla ciebie tych rzeczy. Ty założysz ten pierścień. No i coś na dół. Coś na dół. Mogę tak o. Albo ten pas 21, albo ten 24. No 24 jest lepsze o 3. Do tego 5 punktów obrażeń, gdy przeciwnik ma przewagę liczebną. 1 do niezniszczalnego pancerza, gdy przeciwnik ma przewagę liczebną. Czyli prawie zawsze. Plus 12% do odporności na osłabienia fizyczne. No lepszy jest. Zostaje. Broń. Tu może być lepsza. Plus 1,5. Oczywiście, że jest lepsza. Też do krwawienia. Czas trwania plus 2 i obrażeń plus 2. Liczba ostrzy stworzonych przez ścianę ostrzy. Ściana ostrzy? Gdzie jest ściana ostrzy? Tu jest ściana ostrzy. Ta. Nie mam takiej umiejętności. Zwiększa się o 2. Co to jest za ściana ostrzy? Ostrza 4 latają wokół bohatera przez 3 tury. Jeśli przeciwnik przemieści się na pole w sąsiedztwie Herosa lub rozpocznie tam turę, jedno z ostrzy zada 75% obrażeń od broni i wywoła krwawienie na czas 2 tur, a następnie zniknie. 4 ostrze. Ej, ja w to idę. I od razu mamy broń pod to. I to najlepszą. Ubieram broń pod to. I ściana ostrzy. Fajne. On jest zrobiony. Jeszcze pancerz. Minus 8. Minus 5. No nie no, my mamy dobry ten pancerz. 29. Tu o 5 słabszy, ale co nam da? Nie no, dobra, ja zostaję. Przy tym, co które aktualnie mamy. No i ostatnia nasza koleżanka nowa. Dobra, to pierw od broni w takim razie, skoro tamto później... Co ty masz od podpalenia? Od podpalenia. Tu mamy... Nadzorek... Plus 1, przeszycie pancerza, plus 2 maksymalnych obrażeń od broni, ale brak podpalenia. Plus 3 punktów obrażeń zadawanym jednostkom, które nie otrzymały jeszcze żadnych obrażeń, jeden do ruchu. Ja zostaję z tym przy tym podpaleniu. Ona zadaje w ogóle członkom 9 Legionu, plus 2 do obrażeń. Ciekawe dlaczego. O co z tym chodzi? Dowiemy się pewnie. Co my tu mamy? Plus 1, plus 8. No to nie ma co do tego wątpliwości. To jest najlepszy pancerz, jaki mam i to mocny. Plus 8 do witalności i plus 10% punktów obniżenia obrażeń, gdy znajduje się za osłoną. Świecidełka tylko jedno. Ona dostanie do zatrucia i odzyskujesz 2 punkty pancerza, gdy pijesz eliksir. No, tylko to mogę dać. Brak eliksirów, brak księg. Dobra, oczyszczenie. Ty masz ten ognisty cios. A gdyby tak go podkręcić, bo on nie był zły... Jednostki pod wpływem równowagi odzyskują 1 punkt witalności przy kolejnym podstawowym ataku. O! O tą równowagę też już mamy, przydałoby się w to pójść. Co ja najczęściej nią robię? Najczęściej ten ognisty cios używam u niej. I ona to jeszcze do podpalenia ma. Już aktywowane. Umiejętności bohatera, które... Zadają obrażenia wrogom, dodatkowo podpalają na czas 2 tur. No to dobra, jedziemy w to.
Pole trafione ognistymi ciosami stają w płomieniach na czas dwóch tur. Jednostki otrzymują 20% obrażeń od broni przy wejściu w ogień i na początku swojej tury, jeśli w nim stoją. I jeszcze mamy ogniste ciosy stają 15% więcej obrażeń od broni. No i dobra. Wszystko zrobione, kupmy eliksiry. Jest handlarz? A nie, tu nie ma handlarza, to jest tylko kowal. Jak ja mam zdobyć eliksiry? Ja mogę gdzieś je kupić? Kowal! Może gdzieś tam masz, co? Ej, bez kitu, nie ma handlarza. I ja muszę tylko zyskiwać w trakcie podróży. No dobra. Myślę, że wszystko jest gotowe. Tabela moralności była, dzienniczek był, umiejętności wrzucone. No i hajs trzeba zbierać. Następna misja, kupiec. Avalon jest częścią zaświatów, lecz czasem sprawia wrażenie przedziwnie zwyczajnego miejsca. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że będziemy polować na bandytów, którzy czają się w lesie otaczającym naszą kolonię, a jednak właśnie to robimy. Pojmali oni kupca, który dostarczał nam podstawowe zaopatrzenie. Prawdopodobnie zrobili to dla okupu. Musimy odnaleźć tego handlarza i go uwolnić. Rodzaj przeciwnika: zbójca oraz Rzym. Okej. Okay. Nowy bohater do zwerbowania, już piąty, dodatkowa nagroda w złocie oraz możliwy do zdobycia lar. Uwolni kupca Seminusa, to nasza misja i to musimy zrobić. Standardowo, pewnie w połowie misji skończymy odcineczek i dokończymy to w następnym. Ale fajnie się tutaj wszystko układa. Problem z hajsem i z eliksirami. Myślałem, że będę mógł sobie kupić, a to lipa. Trzeba oszczędnie z nimi. Good. Hold them up while I warn the others. Trzeba oszczędnie z eliksirami, no. Here to conquer, and now we're hunting for a simple merchant. The only merchant who is willing to help us rebuild Nova Roma. The mighty demons from hell have listened to our call. Welcome. Welcome. Cisza. Przyprowadź nam tego mężczyznę. To twoja jedyna szansa na przetrwanie. Not so fast. Do you have the ransom? Naprawdę myślisz, że jesteśmy tu, by negocjować? You should, if you want him alive. To jest rozbójnik, więc... A dobra, najpierw chcę go zobaczyć. Don't worry, he is alive. We are holding him in our camp. I'll show you the way. Aha. On nam wskaże drogę, słuchajcie. To jest rozbójnik. Wydaje mi się, że jak za nim pójdziemy, to tam będzie jeszcze jedna ekipa i będziemy walczyć z większą ilością ludzi. Znając tą grę, tak będzie. Więc po prostu nie ufam ci, powinniśmy cię zabić i znaleźć go bez twojej pomocy. Bo i tak będę eksplorował całą mapę sam, więc na pewno go znajdziemy. A tak. Tak na pewno by było. Daję sobie rękę obciąć. Dobra. Od razu wjazd. I umieraj. Schowaj się. Tam są łucznicy, są łucznicy. For victory. For victory. Ostrza 6 latające. No tak, bo mamy tą. Za ile to jest? Za 3 punkty. Zobaczmy. Fajne. Fajne. Idź do przodu. Oni oberwą od twoich ostrzy. Ty. Piekielny łańcuch. No złączmy. Nie zabiję teraz, ale zaraz zabiję. Właśnie tobą. Jeden kroczek do przodu musisz zrobić. Jeden dostanie, to drugi zginie. No i to sobie podpalimy. Ohohoho. I świetnie. Do tyłu. Oberwał. Zginął. Te ostrza są niesamowite. A on też... A, oni zginęli dlatego, że my odbijamy 3 punkty obrażeń. No nie wierzę. Koniec. Dobre umiejętności dodaliśmy. Tyle powiem. Deszczowo jest trochę. Jest trochę deszczowo. Jest tylko jedno ognisko. To zostawimy sobie je na później.
The rest must die. No to co, musimy przeczesać cały teren. They want to negotiate. What do they take us for? They must learn how we deal with such arrogance. Tak jak mówisz. Mento. Mamy wrażenie, że podobna... Tak. To jest mapa z Night's Tale. Troszeczkę inaczej zrobiona, ale pamiętam. Tutaj się biliśmy z kimś ciężkim. Pamiętam tą mapę. Soldiers, look. Yet again we gather over a chest like thieves. No dobra, no co? Na leniuszka chyba twórcy polecieli. Troszeczkę. Czają się. O proszę, ale świr. Watch out. They wanna kill you. Dobra, on ma włócznie chyba. To on będzie dystansowym. Już go lubię. Kill the tribunus, traitor. Are you insane? This is a vile treason against the Ninth Legion. What are you talking about, tribunus? We deserted the Ninth Legion a long time ago. What? You still don't understand. We will never return to your miserable ranks. Mhm, dlatego ona ma plus 2 do walki trust z legionistami. Nieumarły legionista. Aha, ja nim nie steruję. Okej. Okay. Ja nim nie będę sterował jeszcze. Ten jest mocny. My też jesteśmy mocni. Ja się zastanawiam, czy jakbyś ty... Death is the only way. Odjął mu po... A nie, bo on tylko straci witalność. Nie pokonamy go. No dobra, skok. You hit me fair. I cios. Ja myślę, że zaczynamy od tej ściany... ostrzy i podejdziemy sobie do nich. Dobra, tam jakiś mag jeszcze jest, połączmy ich albo najlepiej... i to już za późno, mogłem to wcześniej zrobić, to teraz tak zrobię. Cios i jeszcze jeden, drugi i trzeci. Fajnie oberwali. Wycofaj się. Ty się ruszyłeś? Jeszcze nasz... Jeszcze nie. Teraz oni. Teraz oni. Dobra, przywołali jakiś totem. Jak mocno płoniesz? On płonie na 4, krwawi na 2-4. Czyli tak go muszę uderzyć. Tylko z drugiej strony pancerz ma. Mamy coś, co przebija pancerz? Teraz nie, aktualnie. No musimy spróbować się przebić. Przebici. Dobra, ty poczekaj. To trzeba zniszczyć. To ich wzmacnia. Ale z drugiej strony... Taki cios. Ten krwawi. Ten krwawi. Jeden i drugi umiera. Fajnie, jeszcze macie ostrze. To im nic nie daje, ten sztandar Legiony, bo oni w tym obrębie nawet nie stoją. Bijemy w niego, normalnie. Trupek. Idziesz z tej strony, pomóc, chociaż nie wiem, czy tam pomóc. Nie no, przyda się pomóc. Ty ewentualnie zajmij się tym. Dobra. Popadali, jak mieli popaść? Tak. Jeszcze tu kolega, halo. O, nie zginął. Septimus Sulla would never tolerate this. You must all die. Dawaj tego łucznika. Kurde, przeżyję. I'll be quick. Ale co to za życie? Ty sobie pancerz, bo ty się bijesz z mocnym. Nie ryzykujmy. Nie ryzykujmy. No dobra, to co? Dwa w prawo, tylko tobą się przesunę. Nie mam dobrego miejsca. No, chciałem tego zdjąć. O, zdejmę. A ty? No teraz to już to niepotrzebne. No bij ten to. Potem. Dlaczego się odwrócił? Jak on to zrobił? Jak ja to zrobiłem, że się odwróciłem nie ruszając się? Ej, da się jakoś odwrócić. Odwróciłem się do niego plecami. O! Lewy przycisk myszy. Patrzcie na to.
to zmienia całkiem grę. Bo nie będę plecami do niego. Fajnie. Dobrze, że to odkryłem. Pewnie gdzieś to w samo oczko było, a tak to właśnie nie przeczytałem. Dobra. Dobrze wiedzieć, że można tak się odwracać. Wciąż musisz się wytłumaczyć, co tu się stało. I am a Sicarius of the 9th Legion. My order was to ambush you and finish you off in the heat of the battle. But no legionary should ever raise a hand to a tribunus. Dlaczego ktoś z 9th Legionu miałby chcieć mnie zabić? They are not the 9th Legion anymore. They are the maniple of Titus Marcellus, and they found this land years before you. Czy w wiosce są jacyś legioniści? Only a few more. I am sure you will meet them soon. But believe me, it is too late to save their animus. Pamiętam Tytusa Marcellusa. Zniknął z Tartaru wraz ze swoimi żołnierzami. Myśleliśmy, że świat podziemi pochłonął ich na zawsze. We were wandering for a long time, desperate and lost when we found a gate to this island. Titus Marcellus and all his men decided to leave the underworlds behind for an afterlife here on Avalon. Czyli krążyliśmy po podziemiach tylko po to, by się dowiedzieć, że jacyś dezerterzy wydostali się stąd przed nami. And they have become monsters. They are reveling in their underworldly powers, eating human flesh and wreaking havoc. Septimus Sulla nigdy nie wybaczy takiej zdrady. The deserters know that well. And that is why they wanted to destroy you. They fear Sulla very much. And the last thing they want is our emperor leading his legion to Avalon. Ach, Rzymianie, nawet śmierć nie może uleczyć naszej nieustannej pasji do manipulowania innymi. Zaprowadź mnie do tego Tytusa Marcellusa. He's not here. He only sent the Contubernium you just destroyed. Może to dziwnie zabrzmieć w mych ustach, lecz szukam kupca. Of course you are. The outlaws worked for Titus Marcellus. It was all a ruse to lure you here. I'll lead you to the merchant. He is alive. Sicariusie, zdecydowałem, że zasługujesz na zaufanie. Możesz dołączyć do naszych oddziałów. No i fajnie, bo on chyba rzuca. A mi się zdaje, że ten cały Sulla, ten, który przybędzie w końcu, jak się dowie, że my idziemy w stronę człowieczeństwa, to nie będzie zadowolony. No dobra. Tam jest ognisko. A, tu są krzaczory. Nie przejdziemy? Nie przejdziemy. Okej, ale tam jeszcze jakaś znajdźka. We can't cross here. Must find another way. O, bo nie można tego kupić, a zbierać i oszczędnie używać. Skoro oni są nieśmiertelni w pewnym sensie, to powinienem rzadko tego używać. I want to know more about Titus Marcellus. Titus is the most despicable of all of them. Dobra, przejdziemy górą. He turned to dark rituals to become a real demon. The man he used to be is lost forever. Zobaczę, czy tylko ognisko jest puste, czy trzeba walczyć. Jest puste, ale nie bierzemy go. Idziemy tutaj. Ajajaj. Ach, ten murek. No, no popatrz, zbieraj to. Hajsy. Dużo tego tutaj jest. Dobrze, że oni coś gadają, jak coś zauważą. To jest plus. To jest plus. Idziemy do góry. Tam się szykuje pewnie bitwa. Co ty masz za umiejętności? Zaraz będziemy sprawdzać. Ale jak stoimy? Czy dobrze stoimy? Myślę, że spoko, skoro on rzuca. No, dobry szyk. Look, Tribunus. We could hold them off at the bridge. It could serve as a great choke point. Ej, ja widzę tego z... jednego z bohaterów poprzedniej części, tego czerwonego. Nie pamiętam, jak go się nazywał. Brat chyba Balana to jest. Beg for a swift demise. No ja myślę, że sobie zostaniemy tak. Ich jest, patrzcie ile, na minimapce ile ich jest. Mnóstwo. Tak, to będzie on chyba. Nie, to jest po prostu zbuntowany rycerz. Okej, okay, fajnie wygląda. Jedziemy, rozpoczynamy. No i po pierwsze, tarcze ochronne. Po drugie, kolce, bo to jest na ile tur?
4 tury. Do przodu. Ty się nie wychylaj za bardzo, skoro stoimy wszystkimi. Pan nadzór. Mogę od razu oddać strzał. No to piekielny łańcuch na start. I cios. Co ty masz? Rzut oszczepem. Atak dystansowy zadający 100% obrażeń od broni. Obieranie za cel sąsiednich wrogów nie nakłada kary dystansowej. Aha, czyli może być wróg obok mnie i mamy zieloną kreseczkę. Zieloną strzałeczkę, że maksymalne obrażenia. Wezwanie Merkurego. Plus 25% do szansy na unik oraz plus 25% szansy na zadanie podwójnych obrażeń na czas dwóch tur. To trzeba aktywować, a później rzucać. Przeszywający rzut, atak dystansowy zadający 100% obrażeń od broni wszystkim jednostkom w prostej linii. Aktualnie trafię jednego, więc z tym poczekamy, ale wezwanie Merkurego. Uhuhu, mam jeden rzut. Mogę stracić 2 punkty. To musi być dobry rzut. Podejdź. Oni są połączeni, nie? No to już. Padł. Już nie są połączeni. Jeszcze ty mi zostałeś. Nie, ty już mi nie zostałeś. Ona tylko. No to podpalamy, tylko chciałbym dwójeczkę podpalić. No i się uda. Wykonaj. Uhuhu, fajny jest ten czar. Zobaczmy, co zrobią. No szkurczaczki, no jest ich trochę. Oj, padła! Padła. Powalenie. Kurczaczki. Nie jest dobrze. I co ona straciła? Punkty akcji, czy? Tak, połowę punktów akcji. To powoduje powalenie, niestety. Ajaj, nie wiedziałem, że on tak do mnie dojdzie. No dobra, ja też podejdę. No i cios. I w sumie z drugiej strony on i tak padnie, więc lepiej to chyba nadzór. Ktoś inny wpadnie w to. Ale co z tobą zrobię? Ty się nawet nie ruszysz. Nawet go nie zabijesz. Próbuj. Dobra, stój. Kogo jeszcze mamy? Ciebie mamy, ty masz tarczę. Tu też jest osłona. Dobrze wiedzieć. On by nie spłonął, więc zginął. Cofnij się troszeczkę i nadzór w tą stronę. Idą mocniejsi. Jak ten przeszywający? Mogę trafić dwójeczkę. I nie, swojego nie trafię. No to myślę, że nie ma na co czekać, tylko jeszcze ty mi się pokaż. Dwie tury. Nie, no to chodź. Tu. Tego to może zaraz ginie. Tym przeszywającym. Tak, zero. Fajnie, wszyscy. Ciebie mam jeszcze trochę. No ale nie rzucę, bo za 4 jest. A jesteś za osłoną, więc masz dobrą lokalizację. Zobaczmy. On padł, dobrze, i nadzór jeszcze jest zachowany. Dojdzie? Nie dojdzie. Ale ten wielki dojdzie, czerwony. Moja tura, nie ruszył się. No to co? Doskok? Jeden cios. Co jakbym podszedł? Mamy dwa ciosy. No lepiej podejść. Bo są tak o. Wezwaniem Marsa. Cios. Nie żyje. Cios. Nie żyje. Dobra. Ty masz te ostrze. Załatwisz go? Sama? Dobrze. Wycofaj się. Ale obróć się w tą stronę. Hehe, to jest dobre. Ty, koleżko. O. Możesz podejść. I zadać cios. On jest za osłoną.
Może tego się pozbędę. No pewnie, że tam. I jeszcze raz w tego. Dobra, stój jak stoisz. Troszeczkę do przodu, ale nie za dużo. No dobra. Właśnie, o co chodzi z tym pędem? Tam ich jest mnóstwo. Tu jest ten pęd. Teraz. Na zielono. Zwróciłem uwagę pod koniec tury. Ale tutaj nie ma co, bo oni są daleko. Poczekamy na nich. Cios. Od razu biegnij tu. Ich załatwisz. Masz też osłonę? Też masz osłonę. Nadzór. A ty już trafiasz. Jeszcze przeszywającym? Ej, przeczekamy, bo oni fajnie zaraz staną na tym moście w ogóle. Rzuć raz. I rzuć dwa. Chodź powoli w tą stronę. U ciebie słabo to wygląda. Nie mogę oddać strzału. Chyba, że nadzór. Też słaby. Ale może wejdzie, ej. Może tu wejdzie. No i ty troszeczkę podejdziesz. Z nadzorem. Dobra, zobaczmy. On da sobie z nimi radę. No i idą. Fajnie jakby się na moście ustawili. Ale się ustawili. Nie tak chciałem. Dlaczego nie pojedynczy wchodzą na ten most? No nic, to chodź tu i rzuć sobie. Ja nie podchodzę do nich. Ewentualnie dwa kroki. Żeby zrobić coś takiego. Tu nie ma osłony, więc... A czekaj! Możesz podejść. Jakiś strzał oddać. Trup. On będzie nas strzała dystansowo. Dobra, to idziemy tu. Niech sobie strzeli raz. Ale trafił w plecy. Ona obrywa, dobra. Co jest z nimi, że oni nie wchodzą? No to dobra, no to jak oni nie wchodzą... Trup. Nie sięgnę tym, to muszę podejść bliżej. No ten przeszywający, nie? Jednego na razie. To zwykły. Dobij. No ja czekam, czekam. Chodź tu. Bo ja wcześniej to klikałem, a to jest teraz na zielono. Nie dajemy pędu. Nie, nie, nie. No to co? Tarcza ochronna, bo do niej strzelają. Nie podchodzę i nie podchodzę. Ty stoisz. Stań obok. Nadzór. Do osłony, a nawet do tej. A bo tam jest dużo łuczników, ale no dobra, jak tak oni nie atakują. To jest bardzo dziwne. Przeszywający. Za ile to jest? Mogę trzy kroki zrobić. Tylko czy on później przejdzie? Przejdzie, dobra. To jest za trzy. Trzech trafiam teraz. No to już, a nawet jeszcze jeden krok mogę. I teraz przeszywający. Czterech trafiamy. I odejść na bok. Ty swoje czary mary. Też kroczek do przodu. Jeden, drugi, trzeci. Wycofaj się. No co? Ściana ostrzy. Atak z doskoku, czy my mu coś zrobimy? Oj, mu dużo zrobimy, no.
No to już. Benz. Benz. Nikogo nie widzisz? To muszę podejść. I się cofnąć. Ty też się już ustaw w kolejce. Bo to się wycofać nie mogę. No dobra. Oni tam płoną. Dostrzelają. Teraz zaczniemy sobie od tego łańcucha. Żeby tamci też z tyłu dostali. Bijąc go. Pyk. Dobrze. Trup. Masz mniej HP. Ty się wycofasz. Rzuć. Dwa trupy. Pyk. Odsuń się. Szczerze. Ma dużo pancerza. Tym się odsunę. On mi już nie będzie potrzebny. A tym na maksa do przodu. Ale wpadłem w ogień. Tak zostawię. Pęd. Trzy punkty akcji to mi nic nie da. To ty stój. No muszę przeskipować ją. On ma pancerz. No i teraz ten pęd bym odpalił. Czyli dostaję 3 punkty akcji więcej. A w następnej turze mam 3 mniej. Ale tu jest trup. A tu mi zabrakło. Tu mi zabrakło. Ma jeden. Ma jeden HP. Sięgniemy? Nie sięgnę. No dobra, no muszę przeskipować. Ajajaj, ty też możesz mieć pęd. Niestety, to mi nic nie dało. To też mi nie da, to też mi nie da. Chyba, że tym bym się odsunął. Tu wykorzystał pęd. I podszedł tutaj, no. Mamy to. Zawsze znajdzie się jakieś rozwiązanie. Finally, I can fight alongside honorable warriors. Mocna walka to była. Musimy sobie pozwiedzać tutaj co nieco. Może coś ciekawego znajdę. Oj, no pewnie, że ta. No pewnie, że ta. I pędzimy dalej. Co może być za mostem? Nagrody. Tu ich było pełno. A tu skrzyneczka. Pochodnia? Dostaliśmy pochodnie? Okej. Dobra, ponad pół mapy za nami i myślę, że tutaj możemy sobie zakończyć odcineczek i stąd będziemy kontynuować misję Kupiec i zakończymy ją w następnym filmie. W tym to tyle. Trzymajcie się. Siema.